O my god, jaki ten Osman jest duży! Dlatego w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak łamę trusa z Osmanem jakieś 8 razy. Ach, oriat. Jako, że nabiliście te 2000 łapek, a nawet i więcej, no więc nic nie pozostaje mi innego, jak nagrać wam podejście dalsze z podboju, no, tej części świata. A dzisiaj, jak wiecie, lecimy na początku na wojnę z Imperium Osmańskim. I tak naprawdę jest to jeden z ostatnich naszych przeciwników, no, który jest nam w stanie jakkolwiek stanąć na drodze. Tylko ten Gavering, wciąż mam z nim problemy, no cały czas, mimo centralizacji, czyli konsolidacji naszego deva, non-topper jestem na granicy. Nie! Mnie się pomyliło z podejściem naszym na streamy. Atakujemy jednak region perski. Dopiero potem tutaj zaatakujemy pontyckie stepy, żeby wykonać naszą misję. Na 15 Province War Score Cost. Zastanawiałem się też nad przejściem już na Yuan albo Great Mongolia. Uważam, że jeszcze jednak agresywna ekspansja nam się przyda tutaj bardziej z idei Oriatu, ale jak będziemy tylko szli w Europę, zmieniamy się na Yuan albo na Mongolię, bo w sumie jak zmienię się na Yuan, to rzeczywiście mieliście rację, bo to stestowaliśmy na streamie, stracę wszystkie ulepszenia Trade Company w Chinach. Atakuję też tutaj hordy, bo chyba potrzebowałem tych terytoriów, albo zrobię sobie fajnego wasala za chwilę. Do Alepo wysłałem naszego handlarza z jedną misją, żeby mi tutaj poprawiał relacje z Osmanem, bo jakby to powiedzieć, trochę tu przegiąłem. Zaraz przegnę jeszcze bardziej. Znowu paradoks nas kłamie. Okazało się, że mimo iż tu jest napisane 0, to jednak tutaj istnieje coś takiego jak wartość ułamkowa, bo teraz zbudowałem około 40 takich budynków z zerem. Gavering całkiem nieźle mi spadł. My god, ten Korostan to jeszcze duży był. No, nie skończy się na tym, że jednak w Osmana musimy wejść od razu. Jak tylko on zakończy swoją wojnę, albo my zakończymy zaraz naszą z Ayamem. To oznacza, że realnie potrzebuję tutaj więcej wojska. Wszystko tam cofajmy, bo tu 100 tysięcy, tutaj 100 tysięcy i może damy radę Osmanowi. No to Osman zakończył swoją wojnę, więc może czas ruszać do boju? Tym bardziej, że tu armia już gotowa. Tutaj jeszcze nie, ale w międzyczasie się zrobi, więc no... no nie powiedziałbym, że mam większe siły od Osmana. A, weźmy sobie jeszcze więcej overextensji, żeby jeszcze łatwiej było. Easy. No przecież to nie może być trudne. Ogólnie będzie to mega upierdliwa wojna. Na początku muszę się bronić w tym regionie do 1608 roku, żeby mi się to wszystko tutaj okorowało. Jeszcze mamy lub przed w koalicję. Wyjebiście. I dopiero wtedy ruszymy z atakiem na Osmana. I Osmana w sumie będziemy teraz łoili co 5 lat. No i to będzie z 10 wojen. Jak nie więcej. Atakujemy Osmana od dwóch stron, poprzez Irak oraz przez stepy krymskie, jednocześnie wyjmując Gazikund wcześniej z wojny, żeby za 5 lat móc resetować trusa z Osmanem, co przyspieszy nasze podboje w przyszłości. No i tutaj wygląda na to, że jeszcze Osman się nie zdecydował, gdzie będzie z nami walczył, więc ja zajmuję terytoria Iraku, tam jest dużo płaskich terenów, na których dostajemy bonusy jako horda, chociaż nie ukrywam, że mamy też problemy z fortecami, ponieważ one są przeważnie górskie w tym regionie, więc każda forteca to dla nas śmiertelna pułapka. No i widać, że Osman skierował się przez terytoria perskie do nas, więc lecimy tutaj na moją fortecę, gdzie Osman dostanie minus 2. Jest to górska forteca, trudno, nie będziemy mieli bonusu do kawalery combat ability, ale już jakoś to przeżyjemy. I jednocześnie, skoro już wiem, że Osman atakuje od południa, no to na północy podzieliłem moje siły, no i zajmuję wszystko na terytoriach krymskich. O, tutaj bitwa. Fa pierwsza, no za daleko, za bardzo rozesłałem moje wojska, ale dobra, atakujemy drugi raz i wbijamy się, kurde, jeszcze więcej wojska osmańskiego, nie no, więcej, za dobro, zadajemy mu straty, druga bitwa przegrana, trudno, no ale to pokazuje, że Osman ma całą armię na terytoriach perskich tutaj przy naszej granicy, więc tam będziemy się z nim łoili, a północ przez Krym do Konstantynopolu stoi nam raczej otwarta droga i będziemy szli naszą drugą połową armii w tamtym kierunku. Kurka, szybko to Osman odbija wszystko, co tutaj zdobyliśmy. Jest to dość upierdliwe. Trzeba zreorganizować wojska. Na szczęście popaliłem moje fortece i popaliłem fortece zdobyczne, więc Osman tak czy siak traci dość sporo wojska, stojąc na tych prowincjach po 100 tysięcy stakiem. No i jednocześnie my będziemy się w niego wbijali, no i wszystkie wojska, które on będzie dosyłał do tych fortec, wiadomo, będą szły
znacznie, znacznie wolniej. Ja tutaj wykorzystuję ten czas, żeby zorganizować naszą armię. Krym też powoli już pada, no i za chwilę będziemy ruszali w kierunku stolicy. Korowało się wszystko, wyjebiście, mniej kar. No i czyścimy teraz wojska osmańskie, bo jakoś się podzieliło. Jest szansa, że część wojska poszło mu na Krym i też tak się właśnie dzieje w tym momencie, więc teraz jak tutaj ma te mniejsze staki, no to się w to wbijajmy i czyśćmy te mniejsze staki osmańskie. Nawet może stack wipem się tutaj, to kurde, ile on tu wojska wysłał, praktycznie całe wojsko poszło na Krym, no ale dobrze, tu jest dużo płaskich terenów, mamy większe bonusy do walki i poza tym też generują te tereny dużo attrition, 20% morali, wyjebiście. No to teraz Osman już nie ma żadnych szans z nami w tej wojnie, no bo nawet mając mniejsze liczby, powinniśmy wygrywać bitwy, co też właśnie się dzieje właśnie przez tą gigantyczną przewagę w moralach, którą mieliśmy, a teraz się jeszcze pogłębiła ta przewaga. No i musimy wypychać Osmana z terytoriów perskich, palić manpowera, i no już w końcu go wypłukać, bo już armie najemne są beznadziejne. No to mamy mniej więcej moment, w którym no spaliliśmy praktycznie cały manpower Osmana, co prawda jeszcze on idzie dużo w najemników, ale to już raczej teraz z górki będzie. Nie! Era absolutyzmu się zaczęła! 1472 punkty. Naprawdę daje sporo ten poprzedni efekt. Dotarliśmy do Konstantynopola i w sumie to się tutaj nawet nie będę zastanawiał ostrzelać. Ciekaw jest, 83 dewa. Okej, okay, no daleko im jednak do nas. O, w sumie dodatkowe pieniądze, póki pamiętam. W międzyczasie zbudowałem nową marynarkę, która pomoże nam zaraz zdobyć Hormuz. Swoją drogą muszę przyznać, że militarnie to naprawdę unimy, a jeszcze jakbyśmy mieli tutaj Horde Ideas, byłoby znacznie lepiej. W sumie muszę chyba zrobić Polskę rzeczywiście pod tą kawalerię, bo to naprawdę przyjemnie się patrzy na te tiki, jak takie im wchodzą i takie tysiące wojsk osmańskich giną. No dobra, trochę pecha podczas rola mieliśmy, ale tak czy siak rzeźnia jest zrobiona. Co najlepsze, Osman ma Quantity Ideas, a totalnie jest wypalone z manpowera. Te pierwsze wojny z Osmanem, no nie będą za udane. Możemy wziąć tylko tyle z północy i tutaj trzy prowincje, co dzięki temu i tak wykonam troszeczkę naszych misji, no ale kłopotliwe to będzie. Zjechaliśmy go tylko o 150 warscora. Nawet nie mam 100 overextensji, jakie to żałosne. Jest, mamy sojusz z Austrią. Kolejna wojna powinna pójść znacznie szybciej. Wykonujemy też misję Restore Ikenat, co powoduje, że możemy tutaj wypuścić teraz bardzo potężnego wasala, Ikenat tak zwany, albo We Can Rule Persia on Our Own. I ledwo coś tam dewa dostajemy. No ale wypuszczam tutaj sobie tego wasala. Przyda nam się ta marchia do końca rozgrywki. Aha, tylko szkoda. Myślałem, że będzie miała claimy czy cokolwiek. Nieważne. Ja kory tutaj mam w tym miejscu, więc też będziemy w stanie dalej podbijać Osmana od tej strony. A Ikenat to naprawdę potężna marchia. I D też, no ma całkiem niezłe. Zobaczcie, kawalery. Uhuhu. Technologia, landfire damage, kawalery flanking ability. Co tutaj jest? Ej, muszę kiedyś tym zagrać. Wszedłem też w sojusz z Hiszpanią, która też nienawidzi Osmana. Do obu nacji wysyłamy curry favors, żeby tutaj je gromadzić. W sumie bez większego zastanowienia atakujemy Moskwę. Czas ją wreszcie najechać. Gdzie ci moi dyplomaci? Masakra, ja teraz się skapnąłem, że ja całych Indii jeszcze nie zabudowałem. Patrzcie, wszystko bez trade goodsów. Masakra totalna. Filipin też nie. W Malarce też jeszcze nie słyszeli o tych udogodnieniach. No okej, okay, trochę lepiej już jest. Przed odpauzowaniem 664 total income'u, 724 total income'u. Całkiem niezły deal. Dobra, wezmę Quantity Ideas jako kolejne, chociaż Hordę naprawdę mnie kusi, żeby brać Horde Government Ideas, zwłaszcza przez te polityki. Shock Damage, Siege Ability zwiększone, to jest takie piękne, ale nie tak piękne jak dodatkowy Manpower. Ej, już prawie 3 mogę. O, to jest też piękne. Za ulepszenie tego budynku 19 tysięcy Manpowera więcej. Eksploitujmy trochę nasz absolutyzm, bo czemuż by nie, skoro się tak da. Easy! 50 absolutyzmu instant, kurde, ale nadal o to daje nam mniej niż za poprzednią erę. Trzeba było jednak tutaj raszować w ten region, jak najszybciej podbijać te sunnickie badziewia. Eksploitujmy też manpower. Pytanie, czy ja chcę robić court and country disaster. 20 więcej absolutyzmu. Chyba to zrobię, żeby móc mieć te perki do końca gry, bo jednak 20% więcej manpowera
tańsi generałowie, to fajne perki. Pytanie, czy mi się chce tłumić 146 tysięcy buntów Oriatu? Masakra. What the fuck? Czemu Gazi Kult ma wojnę z Brunswickiem? Gdzie to w ogóle jest? Jakim cudem to ma wojnę? Kazań, Uzbek, Gaziku. Przecież to są nacje, które są jeden tu, drugi tu, trzeci tu. What the fuck? Aha! Ktoś mi powie, jakim cudem Brunswick ma tutaj prowincję? Co tu się wydarzyło? Dobra, walnijmy sobie podbój Korostanu na tych wszystkich minusach i naładujmy, zróbmy Court and Country Disaster. Więcej absolutyzmu zawsze na propsie. What the fuck? Co tu się odwaliło? Tego tu jest jeszcze więcej. I tu też. Naprawdę mnie zastanawia, gdzie ta horda sobie wędruje. Co mi leci oblegać? No to disaster rozpoczęty. No musi on trwać aż 10 lat. No a w tym momencie to też czas zboostować naszą stabilność. Zresetować trus Osman i ponownie zatrudnić doradcę do Unresta. I w sumie bunty też już stłumione, więc nie będzie z tym chyba większego problemu. White Peace. O, jeszcze nigdy nie przenosiłem monumentu. Przeniosę do naszej stolicy. Ciekawe, co się wydarzy. Aha, no okej, przyspieszmy to. Dziękuję. Nadal nie mogę korzystać. Prawie 200% overextensji, a unrest nadal na minusie. Przecież jak dojdzie Pax Mongolia, zrobię ideę hordy, będę mógł mieć około 300% może? Nie no, przesadzam, 200 na spokojnie. Przy okazji, zdobyłem całe Filipiny i Indonezję. O nie, co ta Hiszpania mi zrobiła? Tu nawet się nie zastanawiam. Administrative efficiency. Nic innego stąd nie będę potrzebował. Przyczółek w Arabii ustanowiony, a my bierzemy się za Osmana. No, tylko że tym razem z przyjaciółmi. Mam nadzieję, że skierujemy się tutaj, w region północnej Afryki w naszych podbojach, no, żeby też już zacząć ją zajmować. Ta wojna z Osmanem będzie raczej łatwa. Biedna Austria bierze na siebie cały tutaj róż Osmana. No ale co mnie to? No zobaczmy tą bitwę. Kto ją wygra? Nasi sojusznicy czy jednak wojska osmańskie? No statystyki są po stronie, no, zbalansowanej. Armaty też. Zobaczymy, no ale to wojska Osmana cały czas tutaj dochodzą. Ja nie mam zamiaru dosłać swojego wojska. Chociaż czekajcie, bo przegrana bitwa z ich strony to mi tutaj moje Cassius Belli będzie niwelowało. No kurde. I to są połączone wojska austriacko-osmańskie. No wiedziałem, że nie można ufać takim sojusznikom. I przegrali. Masakra, ile mi strat narobili, a w tym moich jest 200 tysięcy. Wow. No to stepy zdobyte, teraz czas na dalsze terytoria Litwy. For fucking sake, Osman zdobył Kijów, a potrzebuje tej prowincji. No nic, no to wygraliśmy. W międzyczasie jeszcze zjadłem kawałek Litwy. No i co, za jakiś czas bierzemy się za Polskę. Ale wcześniej czas na jedną z tych rzeczy, których normalnie się nie robi. Ale trochę jestem wkurzony tym, że Osman zjadł sobie to badziewie na wasala. No i nie mam jak resetować z nim trusa, więc normalnie go będziemy podbijali, łamiąc trusa. Haha, pierwszy raz tak będę podbijał w sumie, ale komu tam to przeszkadza, mamy dużo punktów. Kto zamawiał osmańską ośmiorniczkę? Tak, słusznie się domyślacie. To tylko po to, żeby przejmować w pierwszej kolejności forty od Osmana, bo to jest masakra podbić go bez nich. Z nimi. Bez ich? Z nimi. Chyba. Zdecydowałem, że też najwyższa pora zacząć budować manufaktury. Jakoś pierwszy raz tego nie pilnowałem, nie robiłem, no ale któż tego potrzebował do tej pory? A więc odpaliłem misję i lecimy z manufakturami. Wreszcie 15% mniej warscora za prowincję. Super! A punkty dyplomatyczne potem zużyjemy, bo jeszcze mi tutaj brakuje podbicia paru prowincji. Ach, znowu łamiemy trusa. Ładne straty. Więcej macuszek. Powiem wam, że te podboje idą tak dobrze i tak sprawnie, że jakoś nawet zapomniałem o Złotej Erze, ale czemu z niej teraz nie skorzystać? What the fuck, serio, potrzebuję tych dwóch prowincji od Osmana? I znowu łamiemy trusa. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że Osman jeszcze nie skończył swojej wojny z Mamelukiem. I tak tutaj drogą wtrącenia dalszego, to muszę powiedzieć, że błędem było to, że nie stworzyłem szybko Yuanu jednak, ponieważ no jednak lepsze są te idee Yuanu, dostalibyśmy administrative efficiency, więc moglibyśmy jeszcze więcej i szybciej podbijać. I jednak tak, lepsza strategia na granie Oriatem jest rush na Persję
i zrobienie tych misji tutaj w pierwszej kolejności, dających Province War Score Cosmius 15%. Zresztą tak jak widzieliście to na streamach, że jednak to lepiej wyszło, mimo iż jest to o wiele cięższa strategia. Jeżeli ją chcecie zobaczyć na żywo, no to zapraszam oczywiście na mojego Twitcha, wtorki, czwartki, soboty, godzina 18. A w naszych misjach tutaj akurat zostało nam zrobić Pax Mongolię, co potrzebuje tylko tych dwóch prowincji. I tak, Stability Cost Modifier zmniejszono o 15% i National Unrest minus 3, czyli jeszcze bardziej w overextensję lecimy. Fajna misja, ale to jeszcze poczekam. Tunisowi zrywamy sojusz z Osmanem, tylko i wyłącznie, a Maroko traci sojusz z Osmanem oraz Tunisem. Teraz będziemy zjadali te kraje tak czy siak po kolei. Nie no, widać, że Osman to wierzy w swoje zwycięstwo. I to bardzo. Możemy już zrobić Pax Mongolię, bo jak widzicie, Osmana troszeczkę zjadłem. 217 overextensji, a my wciąż na minusie jesteśmy. No przecież to jest OP. A Osman coraz mniejszy. W sumie jeszcze mam spory force limit, to zróbmy takie wojska stricte z jednostek złożonych z piechoty. I to będzie do tłumienia buntów, ni mniej, ni więcej. Nie wiem, w Beijingu taką jedną 40 sobie zrekrutujmy na naszej stolicy. Też jedną taką 40. Na Indie mamy coś, no to może tutaj w Pegu, czy Bangkoku w zasadzie, nie Pegu, też taką 40. Żeby to mi po prostu nie chodziło, tylko, no wiecie, tak niby tłumiło bunty w danych regionach. No i jak tutaj mamy na ten region, o, to tutaj też na ten region taką 40. O, trochę przekroczyłem, bo tak siedzę i patrzę sobie Indie całe i że ta jedna 30 mi robi minus 5 friendly troops dosłownie na każdej jednej prowincji. To jest OP, to jest dodatkowa stabilność w prowincjach. Tutaj wszędzie mam minus 12. I gdybym tak zrobił cały kraj, to ja tutaj mogę zrobić jeszcze większą overextensję. Albo grać na 200%, bo zobaczcie, najwyższy wskaźnik mamy 4,1. Więc jeżeli wszędzie bym rozmieścił nasze armie do tłumienia buntów, to mielibyśmy 0 w tym momencie. No dobra, no jesteśmy też w takim momencie, że możemy troszeczkę znowu pomieszać w naszym handlu i zacząć go zbierać w Persji. Mamy tutaj 84% udziałów, a wiecie, Osmana to my zaraz i tak zajedziemy, więc tutaj problemu większego nie ma z tym. Więc myślę, że nasze centrum handlu przenosimy do tej prowincji, którą tutaj mam. I teraz tak, trzeba cały handel w Persji zbierać. Mówiąc trochę klikania mnie czeka, bo ja to tak lubię najpierw cofnąć tych wszystkich handlarzy, a dopiero potem ich wysyłać w odpowiednie miejsca. Jakby to powiedzieć, 29 kupców ma właśnie wolne. Trochę długa lista. No i po tym zarabiamy 115 golda z handlu samego. Okej, wy pewnie zobaczycie tylko efekt końcowy, ale postanowiłem, że przeklikam każdą jedną waloną żółtą prowincję i przygotuję je do budowania manufaktur w dużych ilościach. Ciekawe, ile mi to zajmie. Dobre 20 minut klikania po samych Indiach i wiecie co, najpierw je zabuduję i potem przejdę do jakichś tych kolejnych obszarów, bo mi się po prostu już nie chce. Wziąłem trochę pożyczek, no i tak, zabudujmy całe Indie. Lecimy! No to trochę tych manufaktur się buduje, jakieś 65 tysięcy golda. I zobaczymy, jak tutaj wyjdziemy z income'em. Na ten moment mamy tyle. I zobaczymy za 5 lat, ile będzie. Arabia prawie cała zjedzona, a my lecimy z korowankiem. Kolejnym łamaniem trusa z Osmanem. XD, zobaczcie moje bunty, kiedy mam overextensję ponad ten. Ja tego w ogóle nie odczuwam. Tutaj mnie kusi, żeby stworzyć Polskę jako taką marchię, ale to chyba bez sensu, nie przy taki, do takiego podboju świata, nie? 200% overextensji? Easy! A Osman stracił cały Egipt. Zbudowałem te manufaktury i tak 300 golda więcej. Tunis, nasz przyczółek ustanowiony. Etiopia też prawie na jeden raz. Wiem, że tego się nie spodziewacie, ale tak, znowu łamiemy trusa z Imperium Osmańskim. A ja podbijać muszę, bo się uduszę, no. 300% i dopiero na plus 1 wyszliśmy i dopiero mamy trochę tych buntowników. Przecież jak ja zrobię Horde Government Ideas, to ja będę mógł lecieć non-topper 300%. I cyk, prawie całe Bałkany są moje i cholera, będę się zlewał teraz z Austrią. Trzeba ją podbić. No i mamy to, hegemon militarny, posiadam milion wojska w polu.
Więc go bierzemy. Dlatego go wybieram, ponieważ tutaj mamy Province War Score Cost minus 10% oraz National Unrest minus 3 i Siege Ability plus 20. Fajną alternatywą jest też tutaj ekonomiczny hegemon, którego już mogę od bardzo długiego czasu brać, bo jest Governing Capacity plus 20% i Minimum Autonomy in Territories minus 20% i Good Produce Modifier plus 25%. No ale bądźmy szczerzy, na cholerę mi więcej pieniędzy. A Force Limit, no jak widzicie, troszeczkę przekraczam, a tak czy siak zarabiam dość nieźle.